Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dzisiaj będzie odcinek, jakiego na tym kanale jeszcze nie był. Więc jeżeli lubisz rośliny, historię roślin, filmy o roślinnej tematyce, to zachęcam Cię, zasubskrybuj ten kanał, kliknij ikonkę dzwoneczka, jeżeli chcesz dostać powiadomienie o kolejnym z filmów, bo kolejny film na pewno będzie o tematyce roślinnej, natomiast ten film wyjątkowo będzie o nieco tematyce innej, więc jeżeli to rośliny są tym, co Cię najbardziej interesuje, zapraszam Cię na kolejny z filmów, zobaczymy się w nim. A dziś zapraszam na film o takiej nieco pobocznej tematyce, ale porozmawiajmy dzisiaj o self-care i porozmawiajmy o pewnych drobnych przyjemnościach dla nas, o kosmetykach. Zapraszam Was serdecznie. I tak jak kochani powiedziałam na wstępie, dzisiejszy film nie będzie o roślinach. Mam nadzieję, że zostały osoby, które są tą tematyką zainteresowane, a pozostałe to mam nadzieję, że się jednak nie obrażą. W ankiecie pytałam właśnie o to, czy chcecie, by pojawił się film o naturalnych kosmetykach i najpierw ta proporcja była dość korzystna na rzecz tych filmów, potem ona nieco się wyrównała, jeżeli chodzi o odpowiedzi tak lub nie. No ostatecznie jednak większość osób, widzę, preferuje filmy roślinne, ale już nie przedłużając, dla tych, którzy zostali, będzie też film o kosmetykach. Chciałam się podzielić moimi zakupami, bo jak już kupuję, to często kupuję hurtem i kupuję więcej rzeczy. To wynika z różnych rzeczy, między innymi też wynika to z tego, że zaoszczędzamy na przesyłce i tu nie myślę w kwestii przesyłki, jeżeli chodzi o koszt przesyłki. To już coraz rzadziej jest temat. To teraz najczęściej korzystamy z tych wszystkich programów, w których przesyłki mamy w sklepach za darmo albo od naprawdę niezbyt wygórowanej kwoty zamówienia mamy przesyłki za darmo, także zakupy większe to głównie jest też motywowane tym, żeby jednak no gdzieś ten nasz ślad węglowy nie był jakiś gigantyczny i nawet jeżeli możemy kupić jeden szampon i go sobie zamówić z darmową dostawą, to warto sobie zadać pytanie, czy koniecznie muszę tak robić, bo każda taka paczka z naszymi zakupami musi zostać spakowana, wysłana. To wszystko ma swoje konsekwencje i to nie tylko dla naszego portfela, tylko tak jakby globalnie. Więc jak już robię zakupy, to często są one właśnie rzadziej, ale większe. Także nie przedłużając, bo mam tutaj naprawdę cały pełen kosz, ogromny dobroci. Z góry są mydła, więc zaczniemy od tego, są największe. Są też największe i najcięższe, więc jak już je wyciągnę, to też będzie mi potem łatwiej do tych drobiazgów trafić. Kupiłam takie mydło naturalne z prześlicznym zwierzątkiem z firmy Yope, to jest kwiat lipy. Tego zapachu muszę przyznać jeszcze nie znam i byłam ciekawa, bardzo lubię jak pachną lipy. Pachną tak też bardzo lubione przeze mnie i w sumie niedrogie perfumy Piąta Aleja od Elizabeth Arden, czyli Fifth Avenue, mogę polecić, tam jest bardzo mocno wyczuwalna też nuta kwiatu lipy, więc jeżeli nie znacie tego zapachu, a lubicie właśnie te czerwcowe noce, kiedy ten zapach lipy jest taki naprawdę mocno wyczuwalny, to właśnie te perfumy, właśnie Piąta Aleja, one są bardzo szeroko dostępne, obecnie są niedrogie. Ja teraz nie mam flakonu, ponieważ miałam swój otwarty i no jednak już miałam za dużo tych różnych moich zapachów. Poszedł do mojej mamy i ona sobie go tam chyba już wykończyła albo zaraz wykończy. Natomiast jak ktoś lubi zapachy biało-kwiatowe, ale właśnie z takim mocnym akcentem na tą lipę, to tamtą wodę parfumowaną mogę zdecydowanie polecić. A teraz po prostu mydło. Mydło do rąk. Ja bardzo lubię te mydła. One są bardzo delikatne teraz w czasie pandemii, kiedy no, trzeba po prostu też wybitnie dbać o tą higienę dłoni. To myślę, że całkiem spoko. Kupiłam w opakowaniu takim z pompką, natomiast w większości kupuję zapasy, co zaraz zobaczycie. Po prostu jedna pompka nam się zepsuła. Miałam z innej firmy właśnie mydło w pompce i tam po prostu ta pompka po prostu po czasie się używania zepsuła, dlatego potrzebowałam kolejne opakowanie. Natomiast fajne jest też w tej firmie to, że oprócz dobrego składu oferują właśnie produkty w formie zapasów, co już Wam pokażę. To są żele pod prysznic. To jest o zapachu soli morskiej z kokosem. Liczne są w ogóle te opakowania. No i tu piszą właśnie, że jest 70% mniej plastiku. Także jeżeli dla kogoś jest to istotne, no to warto się nad tym zastanowić, bo po co za każdym razem kupować nowe opakowanie. Ten produkt w środku
nam zdecydowanie wystarcza. No a jak to jest moje ulubione połączenie, bo tutaj właśnie piszą na opakowaniu, że 70% mniej plastiku, ale jednocześnie mówią, że po prostu oszczędzasz. Bo ja najbardziej lubię, jeżeli eko jest jednocześnie ekologiczne i ekonomiczne, a tak jest w tym wypadku, także zapas właśnie takiego żelu pod prysznic. I jeszcze drugi, chińska herbata. Proszę, takie zielone opakowanie. Także no warto naprawdę czasem się zastanowić, czy te nowe opakowania są nam potrzebne. Ja staram się tą ilość plastiku minimalizować i powiem szczerze, że no myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, jak robię właśnie recykling ten raz w miesiącu, jak przyjeżdżają. Przyjeżdża według harmonogramu śmieciarka właśnie po recykling, to muszę powiedzieć, że jestem zadowolona, bo tą ilość plastiku dość znacznie udało się naszej rodzinie już ograniczyć, także polecam. I rzeczywiście nie jest to tak duży wydatek, a są to fajne kosmetyki, ponieważ one nie zawierają tych takich typowych detergentów. Ja mogę przybliżyć, ale myślę, że nawet lepiej w opisie potem zamieszczę skład tych preparatów. Naprawdę dla osób o wrażliwej skórze przede wszystkim, ale tak generalnie dla wszystkich zawsze lepiej, jak ten detergent jest jednak taki mniej agresywnie nas myjący, ale jednak myjący i do tego przyjemnie pachnący. Teraz mam też mydło właśnie firmy Yop w łazience. O zapachu malina i mandarynka, a od mojego sekretnego Mikołaja w pracy dostałam właśnie dopasowany do tego właśnie krem do rąk. Natomiast mam inny w tej chwili otwarty, więc jeszcze sobie czeka, bo doszliśmy do tego szczęśliwego momentu, że większość kosmetyków ma właśnie, że data ważności to jest data od otwarcia, więc staram się też nie mieć zbyt wielu kosmetyków naraz potwieranych, no chociaż czasem by zdecydowanie kusiło chociaż sprawdzić ten zapach, ale no czeka na swoją kolej. No uważam, że to takie byłoby trochę no nierozsądne, na otwierać wszystko na zapas. Tutaj jeszcze mogę powiedzieć w temacie mydeł. Ja to już pokazywałam na kanale, jak do mnie przyszła ta paczka, to było już bardzo dawno temu, myślę, że prawie nikt nie widział tego filmu. Generalnie jest taka playlista o naturalnych kosmetykach, ja mogę podlinkować dla Was. Kto jest chętny, to sobie zobaczcie, to jest bardzo ciekawy produkt. Ja go kupiłam na stronie Zrób sobie krem. To jest produkt, który wydaje mi się jest tylko u nich dostępny, ja tego nigdzie więcej nie widziałam. To jest czarne mydło afrykańskie. I tych czarnych mydeł jest zdecydowanie kilka rodzajów. Są takie, które mają formę takiego w zasadzie żelu pod prysznic, takiej gęstej galaretki. Do tego się wpasowuje ta babuszka Gafia z tą czarnym mydłem. Ono jest takie bardzo intensywnie ciemnozielone i ma formę właśnie takiego bardzo gęstego żelu, takiej pasty. Natomiast no tam są zawarte normalne detergenty. Są też takie inne mydła, po prostu zwykłe w kostce z jakąś formą, często węgla, które po prostu mają tam dodatkowo jakoś oczyszczać, ale one są też mydłami. A to jest bardzo ciekawy produkt, ponieważ to jest produkt bez detergentu. Ja go tutaj mam taki schowany i zamknięty, bo no jeszcze go tak za dużo nie używałam. On jest w takiej podwójnej folii i tak jak widać nawet już w tej folii, to on nie trzyma formy tej kostki. On się kruszy i ja sobie też taki malutki kawałek odkruszyłam tego i sprawdziłam. I to się pieni. To jest bardzo ciekawe, bo to się pieni, natomiast tam nie ma detergentu, tam jest tłuszcz, to jest masło shea, co widać, no takie trochę jest miękkie, ale raczej takie właśnie, takie grudkowate. Także taki bardzo ciekawy produkt, jakim właśnie jest to mydło afrykańskie, to jest połączenie tłuszczu i popiołu z kakaowca. Bardzo ciekawy produkt moim zdaniem, nigdy się z tym wcześniej nie zetknęłam, kupiłam na próbę. Sprzedawane jest to na wagę w formie takiej, no właśnie takich, można powiedzieć, prawie kostek, ale tak naprawdę to nijak tego, no tak po prostu na mydelniczce odłożyć nie można. Myślę, że właśnie dobrze to trzymać w jakichś puszkach na te mydła czy kostki myjące i tak po takim małym fragmencie sobie tam dokładać. Sprawdziłam. Oczywiście, można powiedzieć, ciekawość wzięła górę, oczywiście musiałam sprawdzić, jeszcze tego nie wzięłam do takiego pełnego używania, natomiast sprawdziłam, faktycznie to się pieni, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe. Kupiła też, kupowałyśmy razem z koleżanką wspólnie, też właśnie wspólną przesyłkę robiłyśmy tam z tego sklepu
i ona wzięła dla swojego syna, który ma też taką wrażliwą bardziej skórę i też sobie z tego, co wiem, że są zadowoleni. Jest to produkt naturalny, więc dla osób, które nie są przyzwyczajone do naturalnych kosmetyków, no to trzeba tak jakby się nastawić na to, że no, wrażenia są nieco inne. I tak jest właśnie w przypadku tego mydła. Ono się pieni, lekko, bo lekko, ale się pieni, więc to jest o tyle przyjemne do używania. Natomiast jest to tłuszcz właśnie z tym popiołem. Skóra na rękach, bo myłam tym ręce, była taka przyjemnie pokryta właśnie tą warstwą masła shea, więc moim zdaniem naprawdę świetna taka opcja, że nie trzeba stosować kremu do rąk po tym wszystkim. Natomiast myślę, że dla wielu osób minusem i zdecydowanym takim deal breakerem będzie zapach. Dość charakterystyczny zapach jest na tych rękach. To nie jest jakiś bardzo intensywny. Myślę, że to jest głównie zasługa właśnie masła shea, które naturalnego, które nie pachnie jakoś nadzwyczajnie. Ono często w tych kosmetykach takich drogeryjnych, tych takich typu Sephora i Sephora, to są właśnie w tych perfumeriach, to są często przedstawiane, że nieziemsko, kokosowo, jakoś orzechowo pachną, a tak naprawdę masło shea ma taki specyficzny, powiedziałam, na taki może lekko kwaskowaty zapach, ale także myślę, że coś wartego zastanowienia się i spróbowania, ale ostrzegam, to jest naprawdę naturalny kosmetyk, więc pewnie nie wszystkim przypadnie do gustu, ale myślę, że dla części osób może być dokładnie tym, czego przez cały czas szukali i nie umieli znaleźć, czyli jeżeli ktoś ma duże problemy ze skórą na dłoniach, to myślę, że taki produkt naprawdę kosztował chyba 10 zł, coś rząd wielkości, więc nie jest coś bardzo kosztownego. Myślę, że można zaryzykować i spróbować. Największą wadą jest mała dostępność, bo realnie wydaje mi się, że trzeba to kupić na tamtej stronie. Także mogę Wam to w opisie podlinkować do tego mydła. Ja to też kupowałam już kilka miesięcy temu. Tam wtedy się pojawił unboxing właśnie tego mojego zamówienia. Także tak polecam generalnie. Data ważności jest długa, bo tutaj mam do stycznia przyszłego roku, a ja to już mówię, kupiłam kilka miesięcy temu, także jeżeli chodzi o datę ważności, to jest długa, a przy naturalnych kosmetykach to różnie bywa, więc tu akurat plus, ale mówię, największą wadą może być i ta dostępność, ale też ten zapach, także raczej dla tych takich osób, które nie oczekują właśnie drogeryjnego zapachu w naturalnym kosmetyku, bo tutaj tego nie znajdziecie. No i tutaj szukamy wśród dobroci, to może zaczniemy, to kupowałam też sobie tak zapakowane przyszło, chciałam Wam pokazać jak to tak zapakowane przychodzi, jest krem firmy Mokosz, w takiej przychodzi kartoniku, tutaj ważna informacja jest taka 3 miesiące od otwarcia, to jest oni taką mają mniejszą pojemność 15 ml i to jest taka 15. To jest krem do twarzy róża z jagodą. Miałam wcześniej i zużyłam ostatnio ich krem figa, też taka 15. Myślę, że to jest taki bardzo, bardzo optymalny rozmiar, jeżeli chodzi o te kremy, ponieważ właśnie one mają dość krótką datę ważności od otwarcia. To jest na pewno warunkowane też składem, bo składy Mokosz ma naprawdę bardzo fajne. Też je mogę tam gdzieś wrzucić, bo to jest za dużo, żeby czytać. Natomiast bardzo, bardzo są to ciekawe produkty i przyjemne te kremy. Ten z figą był ok, bardzo go lubiłam. Był dość lekki, także ja myślę, że to też jest taka dosyć ważna informacja. Z koleżanką w pracy rozmawiałam. Mówiła, że generalnie te, które ona też miała z Mokosz, to wszystkie były dosyć lekkie kremy. Dla mnie trochę mało, ale to też nie jest problem, ponieważ zazwyczaj mam jakieś serum olejowe, które sobie po prostu jestem w stanie tą kropelkę po prostu dać więcej i taki lekki krem mi się sprawdza, a myślę, że i na dzień, i na noc naprawdę do stosowania bardzo przyjemny. I ten poprzedni wiem, że mi wystarczył na około 2 miesiące. Także wydaje mi się, że optymalniejszą opcją jest jednak wybrać to mniejsze opakowanie, bo te drugie potem są chyba 60 ml. One są dość drogie te kremy i powiem szczerze, że bałabym się, że mi się po prostu ten krem zmarnuje i że nie wykorzystam go w całości, albo potem właśnie patrząc na to, że no, zbliża się termin do zużycia już tego produktu, do otwarcia, no to będę, nie wiem, rozsmarowywać za bardzo jakoś tak jak w formie balsamu do ciała. Trochę byłoby mi chyba szkoda tego kosmetyku, tak mówię, no nie są to zbyt tanie
produkty, one kosztują 40 kilka złotych właśnie w tej wersji małej, tych 15 ml. Także są to ciut droższe kosmetyki, ale bardzo fajne. Firma też stawia naprawdę na te takie eko rozwiązania. Są spakowane właśnie w takie kartoniki, a w środku znajdziemy taki malutki słoiczek. Bardzo przyjemny. Taki bardzo przyjemny mały słoiczek. Także chowam z powrotem, jeszcze czeka na swoją kolejkę. W międzyczasie teraz mam jeszcze w użyciu inny krem. Także czeka, aż będzie jego kolej, bo tak mówię, tylko 3 miesiące od otwarcia, więc naprawdę nie warto swoich kosmetyków otwierać wszystkich, no bo albo część rzeczy wyrzucimy, albo potem właśnie będziemy stosować, też w pewnym sensie zmarnujemy, bo będziemy stosować na przykład właśnie bardzo drogie kremy, na przykład w formie balsamu do ciała i bez sensu. Tutaj jeszcze z Mokosz, już niestety trochę musiałam zerknąć i ja mam taki problem, że jak już otworzę coś, to czasem nie umiem tego z powrotem poskładać. Nie umiem tego poskładać, należę do tych osób, które jak wyciągną ulotkę z pudełka, to nigdy nie potrafię jej z powrotem w tą harmonikę tak poskładać, żeby znowu się zmieściło. Także taki jeszcze, takie serum olejowe właśnie, bo lubię sera olejowa. To jest serum właśnie Figa, czyli z tej serii, co miałam ostatnio krem, to teraz sobie wzięłam właśnie od nich serum i to jest bardzo malutkie serum, bo to jest tylko 12 ml, także to jest taka malutka buteleczka z pipetą szklana, ciemne szkło, bardzo też przyjemnie się zapowiada. Krem lubiłam, więc myślę, że z serum też się polubię. Już nie pamiętam, co tam było takiego w składzie, ale generalnie może tam zapiszę dla Was poniżej, ale zachęciło mnie, mówię, spróbuję. Krem był super, także coś na zmianę. Kto nie lubi próbować nowości kosmetycznych, to niech pierwszy się tutaj zgłosi w komentarzu. A tutaj mamy Sylweko pomadka ochronna. No taka ciekawostka. Jeszcze tej pomadki nie miałam. A kosmetyki Sylweko są też w porządku, także zima. Trzeba też dbać właśnie o ochronę ust. Taka ciekawostka. Tutaj też plus dla producenta, bo tutaj też informuję od razu o tym, jak zrecyklingować opakowanie. Uważam, że to jest takie moje osobiste odczucie, że to powinno się z czasem stać absolutnym standardem, jeżeli nie wymogiem prawnym, że producent, który wprowadza opakowania na rynek, powinien wziąć odpowiedzialność i współodpowiedzialność jakąś za to, żeby to mogło podlegać odpowiedniemu recyklingowi i właśnie powinna znajdować taką podpowiedź, co, w jaki sposób należy zutylizować. Także bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Myślę, że powinniśmy naprawdę, jeżeli chodzi o te śmieci, które produkujemy, to no bardziej tak podchodzić odpowiedzialnie do tego. Także taka drobna szmineczka, chociaż równie dobrze mogłaby moim zdaniem być tylko ta szminka jakoś zaklejona jakąś tasiemką, wskazującą na to, że nikt jej nie odkręcał. Natomiast ten karton myślę, że mógł nieco dla mnie zbędne. Co tutaj jeszcze ciekawego? Drugie Sylweko, też serum olejowe, tym razem Sylweko. To jest produkt, którego nie kupiłam. To przyszło do mnie w paczce, ponieważ wygrałam konkurs na Instagramie. Marce takiej do sprzątania domu, oni się nazywają Zielko. Wzięłam udział w konkursie na Instagramie, zupełnie po prostu siedząc wieczorem na kanapie, napisałam komentarz i się okazało, że wygrałam. Także bardzo mnie to cieszyło, przyszła do mnie paczka. I było między innymi to serum, także sobie je wypróbuję, ale najpierw myślę, w pierwszej kolejności pójdzie Mokosz, także jak tak zerkam na niego tutaj, to chyba pierwszy pójdzie Mokosz, a drugi właśnie Sylweko, także zapas jest, długo myślę zakupów nie mam potrzeby robić. I druga rzecz, która była w tym prezencie z firmy Zielko, znaczy w ogóle to miałam taki moment, że jak przyszła ta paczka, to się najpierw cieszyłam, że kosmetyki fajnie, ale jak sobie pomyślałam, wzięłam udział w konkursie z Zielko i myślałam, że jakieś preparaty do czyszczenia od nich dostanę. Wydawało mi się to logiczne, skoro to jest ta firma, u nich był konkurs, dotyczył konkurs sprzątania domu. Nagroda, tak logicznie myślałam, że właśnie też będzie o coś z tymi środkami od nich ze sprzątaniem, no ale przyszły kosmetyki, więc też fajnie, też się cieszę, ale jakiś czuję taki niedosyt, miałam ochotę spróbować, bo mam swoje ulubione tak jakby środki do czyszczenia domu. One nie należą do takich super ekologicznych. Jedyne, co to mogę powiedzieć, że z ekologią wspólnego to, że są bardzo lokalnie, niedaleko mnie produkowane. Także za to plus i są mega skuteczne. Także o tym myślę może przy następnej okazji. A tutaj taki krem do rąk jeszcze z Wianka był. Też jeszcze nie otwarty i myślę sobie, że
No, poczeka na swoją kolejkę, bo właśnie jakiś mam jeden otwarty, tu mam jeszcze kilka w zapasie, także jakoś to wymyślę, natomiast na pewno no, nie otwieram wszystkiego na raz. I z moich zapasów to jeszcze mam Mia Cosmetics, olejek taki do demakijażu. Słyszałam dobre rzeczy o nim, nigdy go jeszcze nie miałam, także spróbuję. Z tymi olejkami to i próbowałam takich, i próbowałam z emulgatorem. Nie wiem, do których Wam jest generalnie bliżej, ale no nie wiem. Kupiłam sobie teraz z emulgatorem i jestem z nich dosyć zadowolona. A jeżeli chodzi o te mieszanki, to właśnie dużo dobrego słyszałam, natomiast chcę sprawdzić, bo z drugiej strony wydaje mi się, że czasem wystarczy po prostu sobie do takiego opakowania jakiegoś po kosmetykach przelać odrobinę jakiegoś na przykład oleju z pestek winogron z kuchni i też nam to zrobi robotę i nie do końca tak jakby... Może mnie ten produkt przekona, że jest sens kupowania go, a nie korzystania z czegoś właśnie, co mamy już w domu. Taka jestem dosyć ciekawa tego, także zobaczę. Natomiast jest to bardzo, bardzo w porządku też firma. I krem, który też jeszcze mam od nich w pakiecie, który czeka, to jest krem Hello Yellow. Nawilżający odżywczy krem z masłem mango i ma być nawilżający. No, tutaj też jest taka ciekawostka. Teraz wsadzę, mam wrażenie, że jak to powiem, to wsadzę po prostu kija w mrowisko. Bo tu na przykład jest 92,8% składu pochodzenia naturalnego. I generalnie to się stała kilka lat temu taka moda, że wszyscy nagle zaczęli pisać 98-99% składników pochodzenia naturalnego. I no tak się właśnie zastanawialiśmy, bo moim zdaniem to jest taka... Znaczy, nie chcę powiedzieć, że to coś o tym produkcie, czy o... Yoop też chyba tak pisze. Oni też piszą. 98. To się taka moda zrobiła. To nie jest kwestia tego producenta, czy kogokolwiek. Po prostu taka moda nastała. A ja mam takie poczucie, że za tym nic nie stoi. W sensie, to nawet nie jest napisane, jak oni te procenty liczą. Czy to jest procent objętościowo składników w produkcie, czy to jest procent wagowo, a przecież wiadomo, że są rzeczy, które mają większą gęstość, mniejszą gęstość i tak dalej. Czy to jest według, nie wiem, wypisanych produktów w składzie? No to pewnie nie. Natomiast który z tych dwóch pierwszych sposobów, które wymieniłam, to nie wiadomo. I kolejna rzecz jest taka, że no jednak w większości kosmetyków, nawet jeżeli one nie są płynne, to pierwsza w składzie jest woda. Jeżeli mamy produkt typu jakaś esencja czy tonik, no to w ogóle jest wodnisty produkt. I no to pytanie, na przykład woda też jest pochodzenia naturalnego, to mam się super cieszyć, że na przykład tonik składa się w 98%, na przykład powiedzmy 99% składników pochodzenia naturalnego, w tym, nie wiem, 98,5% to jest naturalna woda. No. Wydaje mi się, że ten marketing to jest taka naprawdę jakaś taka, jak greenwashing, to jest taki kosmetyczny, jakaś taka kosmetyczna ściema, w którą ktoś to wymyślił, wszyscy to podchwycili, wszyscy zaczęli to robić. W zasadzie mówię, to są jakieś numerki, które o niczym nam nie mówią, żadna konkretna informacja nie jest przedstawiona. Mi się podobało, w swego czasu kupowałam koreańskie kosmetyki, że tam konkretnie było wypisane tyle procent jest tego na przykład składnika, który się interesuje. Witamina C, tyle procent. Ekstrakt na przykład z rokitnika to na przykład 12%. No, tego typu informacje były zawarte i to gdzieś ma jakoś sens, natomiast takie rzucanie, że ileś procent składników pochodzenia naturalnego, gdzie my mamy w produkcie wodę, chociażby, no to no takie, mam ja mieszane uczucia co do tego. Pomimo, że lubię te firmy, lubię te kosmetyki, to mam wrażenie, że po prostu ten cały marketing, za którym poszli, jest po prostu bezsensowny, ale no dajcie znać, co wy myślicie o tym w komentarzu, a ja tu jeszcze mam, można powiedzieć, dalej w rodzinie Sylweko, ale to wszystko już kupiłam sama, tam od nich w prezencie to był tylko ten, i to też nie było w prezencie od marki dla mnie, tylko wygrana w konkursie, to było te serum i krem do rąk, a resztę już wszystko kupiłam sobie sama i to kupiłam sobie taki dezodorant z Biolawend. Bardzo lubię zapach lawendy, więc jestem go dosyć ciekawa, no i podobno jest to dosyć przyjemny, taki właśnie cytrusowo-lawendowo pachnący dezodorant o dobrym składzie, więc pachnąca świeżość. Sprawdzimy, jak poużywam, to Wam tam znać. I co jeszcze takiego ciekawego kupiłam ostatnio? Ostatni produkt firmy. Ha, to będzie
Kolejna rzecz, to nie wiem, czy się nam odezwać, ale kupuję za własne pieniądze. I nie jestem wobec tych firm w żaden sposób zobowiązana do czegokolwiek. To jest firma, której ostatecznie już stwierdzam, nie lubię. I chyba to był ostatni mój zakup u nich, bo lubię ten produkt, który mam w ręce, ale mam taką nieznośną tendencję, że każdy produkt, który ja u nich polubię, to oni go wycofują z oferty. I jest to firma Yves Rocher. I poszłam sobie tam do nich, ponieważ mam tam taką oczywiście kartę i tak dalej. Oni przysyłają oferty, a tu masz urodziny, a tu coś tam, przyjdź i kup. I tak dalej. Bardzo taki nachalny marketing stosują, no ale powiedzmy, jest to jest. No i to nie jest jakiś nadzwyczajny produkt. Ja po prostu bardzo lubię tą linię zapachową. Ten zapach mi się wyjątkowo u nich spodobał. I on kiedyś był w takiej smukłej butelce szklanej. I nie wiedzieć czemu, po prostu logiki w tym nie widzę żadnej. Kiedy wszyscy przechodzą na szkło, kiedy wszyscy starają się właśnie pokazać, że są bardziej eko, jedni w jakiś bardziej sensowny sposób, drudzy może nie do końca, no to i wreszcie po prostu pod prąd, po prostu idziemy w plastik i wymienili. Oczywiście to tam trochę się zmienia nazwa, bo tam wtedy się nazywało Hamam, a tutaj tylko pisze, że jest, że niby olej arganowy i róża i że właśnie to jest o zapachu Hamam. Bardzo lubiłam właśnie tamten, gdzie tutaj jest napisane? O orientalnym zapachu. No właśnie gdzieś tam chyba w poprzednich opakowaniach jeszcze tam ta nazwa Hama mi się potem pojawiała, potem zniknęła, ale właśnie wycofali tamten produkt, wprowadzili ten jako zamianę, że to jest niby właśnie olejek, ten pachnący, taki do masażu i że ma płatki róż. No to tam jakieś płatki się smęcą, nie do końca akurat widzę potrzeby, żeby były, ale są. I co mogę powiedzieć? No i ten też wycofali. Więc no to chyba przelało czarę goryczy po prostu dla mnie z tą firmą i nie wiem, czy tam jeszcze wrócę do kupowania, bo naprawdę za każdym jednym razem, jak miałam produkt, który mi się spodobał, no to o nich las po prostu nie mam. Była tam też taka woda parfumowana, którą bardzo lubiłam. Ona była z tej takiej serii ogrodowej i to było o zapachu właśnie kwiatów cytrusowych i no ten zapach był super, naprawdę. To był zapach głównie kwiatu cytryny. Kto nie czuł, jak pachnie cytryna, to teraz w marketach często cytryny akurat są kwitnące. Warto zobaczyć. I rzeczywiście ta woda perfumowana pachniała znakomicie. No a tutaj wycofany produkt, więc udało mi się go jeszcze kupić, natomiast już go kupiłam nie w sklepie, tylko kupiłam przez Allegro. Ktoś musiał, nie wiem, czy jakieś zapasy robić, czy jak to działa, ale ktoś po prostu sprzedawał, więc kupiłam. Także mam taki jeszcze, można powiedzieć, jakiś zapas, natomiast użyję i pewnie będę szukała jakiegoś innego takiego olejku po kąpieli właśnie. Bardzo przyjemny, pachnący, trochę właśnie takiej przyjemności. Nie wszystko musi być takie 100% nastawione tylko na pielęgnację, czasami też trochę właśnie przyjemności. A teraz już patrzę, że zostały mi rzeczy w koszyku, które już zużyłam, więc jestem w stanie Wam powiedzieć nieco więcej na ich temat. A o, na ten temat tego też, bo to już jest któreś moje opakowanie z rzędu, więc ten olejek niczym nie jest specjalny. To jest kwestia tylko i wyłącznie tej linii zapachowej, którą ja polubiłam, która mnie relaksuje, więc reszta osób, myślę, może nie płakać po tym produkcie, ale dla mnie ten zapach mi się gdzieś dobrze kojarzył i właśnie mnie relaksował wieczorem, więc dlatego kupowałam. A jeżeli chodzi o skład, to myślę, że można znaleźć dużo ciekawsze produkty, ale tak mówię, no to taki już produkt, o którym nie ma się sensu rozwodzić, bo już go nie ma. A teraz mam rzeczy, które pokończyłam. No więc tak, pokończyłam kremy na dzień z kosmetyków dla i ta nazwa jest taka niezbyt chyba szczęśliwa, się nazywa Niszcz Pryszcz. Wiem, że jest to taki kosmetyk, który mi się bardzo dobrze z tej firmy sprzedaje. On jest w pompce typu Airless, więc też takie bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o opakowanie, bo rzeczywiście tamte zawsze dostajemy czystą porcję produktu. No tutaj jest deklaracja o jakichś filtrach, natomiast nigdzie nie ma w szczegółów, jakby to powiedzieć, co to są za filtry, ani jaki niby to jest faktor, więc ja pomimo tego, że tutaj jakaś deklaracja taka niekonkretna producenta była, no to i tak zawsze nakładałam na to krem z filtrem, więc uznałam, że po prostu to cokolwiek tam nie jest, to na pewno nie zaszkodzi, ale no nie brałabym tego jako takiej wystarczającą ochronę przeciwsłoneczną, także
no taki kosmetyk ziołowy i tutaj widać na tej pompce ta resztka tego produktu, która jeszcze taka przyschnięta. Ona ma praktycznie kolor jak podkład. Ona ma praktycznie kolor jak podkład i one rzeczywiście są te kosmetyki takie brązowe. Oni stosują, to można powiedzieć charakteryzuje tą firmę, oni stosują napary ziołowe. No jest to dosyć ciekawe, rzeczywiście pachną ziołami te kosmetyki. Był dosyć lekki, wchłaniał się do matu, dla mnie był trochę za taki, za lekki, za mało tego tłuszczu gdzieś dla mojej cery było. 30 gram, cena jest myślę taka dosyć przeciętna. Opakowanie dosyć takie zmyślne, więc myślę, że można spróbować. Ten niszcz pryszcz mogłoby sugerować, że to jest taki produkt dla nastolatków, a ja bym powiedziała, że to moim zdaniem jest po prostu taki przyjemny, taki delikatny, lekki krem z wyciągami ziołowymi, bo tam chyba jest oczar, już nie pamiętam co tam jeszcze. Więcej było na kartoniku, tylko że te kartoniki to już dawno na recykling poleciały, bo też właśnie jest opakowane w kartonik jeszcze. Taka ciekawostka, nie wiem czy słyszeliście o tych kosmetykach, jest je niesłychanie trudno znaleźć, jeżeli chodzi o na przykład na Allegro, ale jak wpiszecie ten niszcz pryszcz, to Wam wyskoczy. Oni mają jeszcze kilka innych serii, to tamte już w ogóle jest jeszcze trudniej wyszukać. Sprzedają też przez swoją stronę internetową, także możecie zerknąć. Użyłam taką odżywkę termoochronną do włosów. Uchodzi ona za jakiś taki holy grail i że to jest taka świetna i taka wyjątkowa, a ja bym powiedziała, że spoko, fajna odżywka bez spłukiwania. Dość przyjemnie się używało, pachnie jak faktycznie te produkty, które używają fryzjerzy. Ale czy jest jakaś taka nadzwyczajna, to bym chyba nie powiedziała. Ja kupiłam taki travel size 50 ml. One zazwyczaj są w wersji chyba 150 ml. 12 miesięcy od otwarcia, więc myślę, że na te 150 ml to w rok bez problemu można wykorzystać. To jest właśnie ten nektar termoochronny. Czy kupiłabym je jeszcze raz? Jeżeli byłyby w dobrej cenie. Mam jeszcze jedno opakowanie w zapasie, bo też właśnie kupiłam od razu kupując. Brałam dwa opakowania, ale stwierdziłam, że właśnie wezmę takie dwa opakowania, bo no każdy tak jakby ma swój czas na zużycie, czyli te miałam 12 miesięcy, zużyłam je chyba w kilka miesięcy to było, nawet chyba nie pół roku, także też nie stosowałam tego po każdym myciu, ale przyjemny produkt, naprawdę, nie był żadną wtopą, także jedyne co to powiem, że jest dość drogi i żeby w regularnej cenie kupić, to wydaje mi się, że nie warto, ale na jakiejś promocji to wtedy okej. I produkt teraz będzie najbardziej z tej takiej self-care, można powiedzieć, gdzieś kategorii, bo często pamiętamy o naszej twarzy i mam wrażenie, że im bardziej w dół idziemy, to tym mniej pamiętamy o naszym ciele i bardzo często zapominamy o stopach, a to stopy cały dzień nas noszą i też ciężko pracują. I muszą się jeszcze zmieścić w rozmaite buty, które im serwujemy, dlatego ja uważam, że takim naprawdę ważnym elementem takiego dbania o siebie i o swój komfort to jest też pamiętajmy o swoich stopach i na koniec dnia po kąpieli dajmy im też chwilę relaksu i sobie i stosowałam taki żel chłodzący, to jest firma, którą bardzo lubię i nigdy nie wiem, jaka jest jej prawidłowa nazwa, czy to jest EO Laboratorie, czy Eco Laboratorie, bo mają te logo po prostu koszmarne i potem jeszcze piszą cyrylicą, ja nie potrafię w taki sposób się rozczytać, więc nie wiem. Food Gel Cooling, to się wszystko zgadza, są naturalne, fajne, ziołowe wyciągi. Pachnie to rzeczywiście rozmarynem. Bardzo przyjemne, oczywiście też moda na procenty nie ominęła tego producenta. Tutaj mamy też deklarację, że 97,6% jest organic coś i resztę już nie potrafię przeczytać, także no jak widzimy po prostu ogólnoświatowa można powiedzieć moda, której ja nie jestem w stanie zrozumieć, bo moim zdaniem właśnie nic się za tym specjalnie nie kryje, bo oczywiście też tutaj w tym żelu, jak to w żelu, pierwszy składnik, czyli tego, którego objętościowo jest w kosmetyku najwięcej, to jest woda, bo zgodnie z przepisami to musi iść w ilości malejącej, czyli zaczynamy od tego składnika, którego jest najwięcej i potem w ilości malejącej i taka jest dodatkowa zasada, że jeżeli w produkcie jest mniej niż 1% jakiegoś składnika, no to tutaj jakby już sobie może producent dowolnie to poukładać, czy alfabetycznie, czy jak tam lubi, więc
Więc tak, no nie wiemy, czego jest ile. Deklaracje są takie, tylko ile jest tych naturalnych składników. I już ostatni produkt dzisiaj. Kończyłam bardzo przyjemny krem na noc. To jest też polskiej firmy Bielendy z ceramidami. Ten produkt uważam, że jest super. I jak Bielenda, mi się wydaje, trochę ma takie słabsze notowania przy tych wszystkich firmach, które teraz zrobiły się modne, to ten produkt jest naprawdę bardzo godny uwagi, szczególnie dla cer suchych i dla cer jakichś takich dojrzałych, może naczyniowych. Tak przyjemny i pełen ukojenia dla skóry produkt, jak rzadko który, także ja go naprawdę solidnie rekomenduję. Też pompka Airless, tyle że większa. Tu mamy 50 ml. I naprawdę był to bardzo przyjemny produkt do stosowania, a ja go stosowałam teraz, a teraz to jest taki moment, czyli zima, kiedy ja co roku zimą stosuję też kurację retinolami, więc skóra, ktokolwiek kiedyś stosował retinol, wie, że skóra w czasie takich kuracji jest naprawdę delikatna, łatwo jest o podrażnienia i taki dobry krem, który właśnie troszeczkę tak zadziała jak taki kompres, to jest coś super i naprawdę ten się do tego świetnie spisywał. Mam jeszcze właśnie drugi teraz w trakcie zużycia, taki lżejszy, o lżejszej nieco formule, też z tej serii, taka emulsja i stosuje mi się ją przyjemnie, aczkolwiek myślę, że ten krem naprawdę, gdybym miała te dwa porównać, to ten był przyjemniejszy i myślę, że wrócę do niego. Także to jest taka rzecz, która mi sprawiła naprawdę dużo takiej przyjemności w stosowaniu, bo kiedy tam zdarzyło się minimalnie, że skóra po tym retinolu, gdy użyłam go trochę więcej, była taka lekko podrażniona, to bardzo ładnie to tak właśnie działało kojąco, także bardzo fajny krem. A tak jak widzieliście, te wszystkie kremy i wszystkie kosmetyki, które praktycznie wyciągałam z tego koszyka, to były produkty polskich marek, bo tak jak mówiłam już w jednym z któryś filmów na tej playliście o naturalnych kosmetykach, możecie do tego wrócić, jak macie ochotę, to stawiam na polskie marki, bo w tym czasie trudnym, w tym czasie, kiedy mamy no, okres pandemii, który się by się przyciągnął dłużej niż ktokolwiek był w stanie przewidzieć, to już drugi rok w takiej dziwnej rzeczywistości tkwimy, kiedy naprawdę mnóstwo osób przeżywało trudne momenty i osobiste, i właśnie jakieś bardziej zawodowe, gdzie wiele osób potraciło pracę. Przedsiębiorcy naprawdę no, stawiają czoła wielu wyzwaniom na chwilę obecną. Myślę, że teraz ten nowy rok też nie przyniósł im niczego ułatwiającego za bardzo życie, tylko nowy rok, można powiedzieć, nowe wyzwania. I tak sobie pomyślałam, że co mogę zrobić? No mogę właśnie, pomimo tego, że mam kosmetyki firmy zagraniczne, które bardzo lubię, to jednak stawiać na polskich producentów i w ten sposób wspierać ich, tych, którzy tutaj działają, którzy tutaj produkują, którzy tutaj zatrudniają ludzi i właśnie dlatego takie zakupy. Także, tak jak powiedziałam, bardzo mam też takich kilka ulubionych produktów marek koreańskich, ale na chwilę obecną robię sobie przerwę co najmniej na jakiś czas od tych zakupów, bo mamy dużo bardzo fajnych kosmetyków, bardzo dużo różnych fajnych firm polskich i warto ich wspierać. I tu Wam pokazałam moje zakupy, tych, których ja wybrałam. Część rzeczy mam już przetestowanych, część rzeczy będę testowała dalej. Jestem bardzo ciekawa, czy może któreś kosmetyki znacie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, a ja Was zapraszam i do zobaczenia ponownie w kolejnym z filmów. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa!